historii naszego samorządu województwa lubuskiego w tym czasie, gdy jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest absolutnie rekord. Największa alokacja, 915 milionów euro. Nigdy przedtem tyle nie mieliśmy w ramach naszych funduszy europejskich dla lubuskiego. Mogło być gorzej, ale dzięki konsekwencji zarządu województwa, który jest instytucją zarządzającą, udało się zmienić niekorzystny dla nas algorytm i zwiększyć to dofinansowanie o sporą kwotę, 53 miliony euro. To jest dużo. Bardzo dobre priorytety w tej nowej perspektywie są już przyjęte, jak również podział pomiędzy konkretnymi działaniami. Wiemy, że będą to inwestycje w inteligentny rozwój, w zieloną gospodarkę, w cyfryzację, region, który łączy, region silny społecznie, region bliżej obywatela. Duże środki finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwalają nam zapewnić, no myślę, to, że nikt nie poczuje się wykluczony w regionie. Będą pieniądze na żłobka, na przedszkole, na lubuską sieć innowacyjnych startupów, zagwarantowane środki finansowe na rozwój parków naukowo-technologicznych. Myślę, że to dobra perspektywa dla mieszkańców, dla naszej przyszłości. Z radością odebraliśmy informację z Komisji Europejskiej, że zatwierdzony został program na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Województwa Lubuskiego, z których każde euro będzie wydane na terenie naszego regionu. We współpracy z licznym gronem beneficjentów, interesariuszy, środowisk, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów i samego samorządu województwa. To duża kwota, większa jak poprzednia, to też jest nasz sukces, wynik walki i determinacji o to, by należycie oceniono potrzeby województwa lubuskiego. Dostaliśmy te pieniądze i będziemy, mam nadzieję, gotowi najpóźniej na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku do organizowania pierwszych konkursów, po to, by te pieniądze jak najprędzej szerokim strumieniem płynęły tam wszędzie, gdzie są bardzo potrzebne i od dawna oczekiwane, bo mamy sporą zwłokę i opóźnienie. Nie wynika ona w żaden sposób z naszej winy. Jest to rezultat tego, że wokół Polski jest trochę zamieszania w kontekście ubiegania się o fundusze unijne i to też spowodowało, że także te pieniądze dla regionów pojawiły się nieco później, ale my jesteśmy gotowi, stoimy w blokach startowych, niezwłocznie wykonamy wszystkie prace, które pozwolą te pieniądze jak najprędzej dystrybuować do oczekujących na realizację ważnych, wartościowych projektów. Bardzo dobra wiadomość z wczoraj lub przedwczoraj, że środki unijne dotrą do województwa lubuskiego i tu jest też właśnie ogromna radość i wdzięczność władzom naszego województwa, że wreszcie te środki się pojawią i będziemy mogli korzystać. My szczególnie z tego właśnie programu, który pozwoli nam pozyskiwać energię solarną, pozwoli nam zastosować wszelkie rozwiązania, które właśnie powodują, że energetycznie będziemy w pewnej części chociaż samowystarczalni. To są te główne plany.